Listen to the fever of a glitter bomb. Listen to the tingle of a sweetest bomb. Shaking her till feet a drink of Peter's drunk. I got a high strength. Here is something that you can't understand, my friend. Watch it. Watch that. One more time. Watch out. I got into the situation, man. You can get along when you get your heart away. Right. Just a word when you don't mean what you say. Wow. Kolejnym samochodem, jaki dziś przetestujemy, będzie ten oto Volkswagen Up. Jest to jedyny Volkswagen w segmencie aut miejskich, małych, takich zgrabnych, zwinnych. Występuje w dwóch wersjach silnikowych. Jedna 60-konna, druga 75-konna. To jest ta wersja mocniejsza. Obydwie są to wersje benzynowe. Cena tych samochodów nie jest zbyt wygórowana, gdyż podstawowa wersja, która nie jest wcale biedna, ani na zewnątrz, ani w środku, kosztuje trochę więcej niż 30 tysięcy złotych. Sam samochód. Jak na niego patrzymy, powiedzcie mi, czy nie kojarzy wam się z czymś? Mówią, że jest to następca Volkswagena Foxa. Nam się wydaje, że raczej Lupo. Nieważne. Oba samochody były małe, oba samochody miały kusić tych, którzy kupowali używane samochody zamiast nowych. Ale trochę się nie udało wtedy. Volkswagen nie zarobił specjalnie. Ludzie woleli jednak kupować samochody za 15 tysięcy i jeździć trochę wygodniej. Trochę szkoda. No ale teraz Volkswagen wprowadza nowy model. I pewnie sobie myśli, skoro zamieniamy wszystko w złoto, to czemu nie mielibyśmy znowu zamienić tych małych aut w złoto? Mamy nadzieję, że nie zamieniają go w nikę. Może teraz powiem coś o schowkach. Schowki są w takim samochodzie dosyć ważne, ponieważ wiadomo, zawsze można coś tutaj schować, jakieś monety, kwity parkingowe, to jest coś, czego dosyć dużo generujemy w mieście. No ale tutaj tych schowków mamy całkiem dużo. Mamy kieszenie, całkiem spore te kieszenie w drzwiach, do których można schować, nie wiem, książkę, którą czytamy w korku, ponieważ w korkach się stoi dosyć często. Jeśli mówię już o schowkach, schowki są dosyć fajne. Na środku jest cup holder jeden, czyli trzymacz o kubek. Można tutaj schować niesamowite kubek. Tutaj można położyć zapałki. Tutaj jest grill, nie wiem do czego to służy, ale no, sprawia to wszystko fajne wrażenie. Wnętrze jest raczej dopasowane i widać, że jest zrobione z dużą dbałością o detale. Naprawdę podobają mi się te wstawki z błyszczącego plastiku. A z tyłu jest raczej miejsce, nie wiem, z tyłu jest miejsce na dzieci i na ludzi z chudymi nogami. Lub też na zakupy. Myślę, że zakupy takie jak warzywa, owoce będą jeździć tutaj całkiem nieźle. Może to być samochód także dla kobiet. Dla kobiet, które po prostu podróżują po mieście, czasem jeżdżą na zakupy. Dobrze, że mówię o zakupach, ponieważ bagażnik jest całkiem fajny. Dlatego polecam to auto szczególnie tym, którzy szukają miejskiego samochodu, a Fiat Panda niespecjalnie mi się podoba. Coś, co rzuca się w oczy od razu. Wielkie drzwi. Olbrzymie drzwi. Nie wiem, jak to się spisuje, gdy stoi dużo samochodów obok, czyli w normalnych warunkach, tutaj mamy zupełnie inne te warunki, ponieważ no wiadomo, drzwi trzeba otworzyć mocniej, żeby móc wyjść. Chociaż powiem szczerze, że ja pokażę, można otworzyć po prostu je tak i można zawsze wyjść. To jest fajne, ale można otworzyć też tak i wjechać hamerem. Także tak, siedzenia są dosyć wygodne, myślę, że jest to fajny samochód, myślę, że mógłbym go polecić. Siedzimy teraz także w Upie, tylko że w innej wersji, jest to Up White. Ten samochód już jest bardziej, moim zdaniem, kobiecy, jest taki śnieżnikowy, ma tutaj taki główny panel, jest biały. Nie ma GPS-a, także tak, więc jest to trochę słabsza wersja, ale jest tutaj taka, to może kamera, o ile taka zaślepka. A pod zaślepką jest gniazdo na GPS-a. Bardzo denerwuje mnie jedna rzecz w tych samochodach. I to jest w Upie, i w Beetle, i chyba w reszcie nowych Volkswagenów. Jest tu zamontowany włącznik radia, który obkręca się razem ze znaczkiem. Po prostu jakby dziecko przyczepić sznurkiem do karuzeli i tak samo to się kręci. W ogóle no, to jest dla mnie niezrozumiałe, jak można taki włącznik zamontować, ale nie jest tak we wszystkich włącznikach. Na przykład jak jest regulacja klimatyzacji albo
inne przełączniki, na przykład w bitwie, to wszystko zostaje na miejscu, tylko ta obwódka srebrna się kręci, tak więc nie wiem, dlaczego to takie zamontowane. Tak jak na przykład powiedziałem, że ten samochód bardziej mi przypomina taką śnieżynkę, jest bardziej dla kobiet. Tak tutaj na fotelach jest tak bardziej sportowo. Jest, widać kawałek, wyszycie logo APA razem z tym wykrzyknikiem charakterystycznym. Tak więc tutaj jest bardziej sportowo, ale wnętrze jakoś nie przemawia do mnie tak jak na przykład w Beetle albo w tamtym mapie poprzednio. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, też jest pięciobiegowa, tak jak w tamtym mapie, ale tu mi przypomina bardziej kulę do kręgli. Obwódka cała jest czarna, a w środku jest biały element, który wydaje mi się, no, że będzie dość słabo się spisywał przy dłuższej eksploatacji, no po prostu się będzie ścierał. It's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone, yeah, it's gone.